Są sfrustrowani i zdesperowani, ale wiedzą, czego chcą i nie zamierzają ustąpić. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kątkiewicza w Częstochowie walczą o podwyżki. Straszne rozgoryczenie, bo czujemy się niedoceniani, zepchnięci gdzieś na margines. Z nami się nikt nie liczy. My walczymy o to, żeby te podwyżki, te pieniądze były jakieś godne, adekwatne do tego, co my robimy, co my tym ludziom dajemy. Pracownicy częstochowskiego DPS-u od kilku miesięcy domagali się podwyżki o 250 zł. Na razie dostali 150. Podobnie jak inni pracownicy socjalni z Częstochowy na mocy ponadzakładowego układu zbiorowego. Ale pracownicy DPS-u przy ulicy Kątkiewicza na tę kwotę się nie zgodzili i przystąpili do strajku. Ostatnie dni strajku właśnie były dramatyczne. Do strajku przystąpiły właśnie większość grup zawodowych, szczególnie tutaj kuchnia, opiekunowie, więc dom praktycznie stanął. Była to decyzja pracowników. Czekaliśmy na to, żeby zabrał głos prezydent miasta, który mógł rozwiązać problem jednym podpisem. Prezydent żądanej podwyżki jednak nie podpisał, a pracownicy musieli ze strajku zrezygnować. Wciąż nie rezygnują ze swoich żądań. Dzisiaj na sali sesyjnej Rady Miasta w Częstochowie część radnych stanęła w obronie pracowników socjalnych. Stać miasto, stać pana prezydenta na to, żeby kupować gadżety, baloniki, kiełbaski na festyny, a nie stać miasta na zabezpieczenie podstawowych potrzeb i mieszkańców, i pracowników samorządowych. Coś tu jest nie tak w tej sytuacji. Pieniądze są. Pieniądze może i są, ale jak tłumaczą przedstawiciele Urzędu Miasta, na inne wydatki już zaplanowane. Budżet miasta podwyżek mógłby nie udźwignąć. Podwyżki obciążyłyby dodatkowo budżet miasta. Stąd propozycja, aby postarać się wynegocjować jakąś kwotę premii bądź nagród w tym roku. Decyzją pracowników strajk w DPS-ie na razie zawieszono, ale nie wiadomo do kiedy. Pracownicy zapowiadają kolejne protesty, jeśli ich postulaty nie zostaną zrealizowane. W Domu Pomocy Społecznej pracuje ponad 130 osób, które zajmują się nie tylko podopiecznymi, ale również administracją. W DPS-ie przebywa 200 osób. Średnia płaca w Domu Pomocy to około 2000 zł netto. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, który jest podejrzewany o gwałt na młodej kobiecie. Doszło do niego w marcu tego roku w parku miejskim w Pyskowicach. Mężczyzna napadł na kobietę, kiedy ta biegała w parku. Wcześniej zaczepiał ją razem z innym mężczyzną. Zebraliśmy od kobiety dobry rysopis. Na podstawie tego rysownik policyjny sporządził portret pamięciowy, który został opublikowany w mediach. 37-latek usłyszał już zarzuty. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie chce na razie komentować sprawy. Chociaż stanowią ważną wskazówkę, to numery porządkowe posesji często są zupełnie niewidoczne, bądź nie ma ich wcale. Dlatego strażnicy miejscy w Chorzowie ruszyli z akcją Numerator. Działania te mają na celu jakby zobligowanie właścicieli do wyposażenia w te numeratory, a szczególnie, żeby one były również podświetlone. Ważne jest w tym wszystkim to, aby numeratory porządkowe były przez cały rok czytelne, ponieważ znacznie to ułatwia dotarcie służb ratunkowych do poszczególnych nieruchomości. Służb ratunkowych, porządkowych, ale również na przykład kurierom. Strażnicy miejscy po kolei sprawdzają budynki, weryfikując, czy numer porządkowy posesji znajduje się na budynku i czy jest dobrze widoczny po zmroku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wzywają administratora budynku do naprawienia uchybień. Jeśli tego nie zrobi, wystawiają 100 zł mandatu. Na akcję bardzo pozytywnie reaguje wojewódzkie pogotowie ratunkowe w Katowicach. Nie działamy teraz w systemie jednego powiatu, tylko nasze rejony operacyjne są ponadpowiatowe. To znaczy każda karetka może być wysłana do każdego innego powiatu w zależności od zapotrzebowania, od obciążenia w danej chwili. Bardzo, bardzo ważny aspekt, żeby dobrze oznakować swoją posesję. Często zdarza się też tak, że do posesji źle oznakowanych albo z trudnym dojazdem myślący pacjenci wysyłają kogoś z rodziny, żeby pokazał, gdzie skręcić, bo czasem ten dojazd jest po prostu albo trudny, albo nie wiadomo, która to jest posesja. Bardzo dobra akcja Straży Miejskiej w Chorzowie, która ten problem stara się rozwiązać, aby wszystkie miasta poszły za tym. Wtedy wszystkim służbom będzie łatwiej, a mieszkańcy będą się czuli pewniej. Był brązowym medalistą Pucharu Świata w jiu-jitsu w kategorii kadetów. Później przyszła ciężka choroba, borelioza i kilka miesięcy przerwy od sportu. W tym czasie bywał osłabiony, miewał paraliże kończyn i wielkie bóle. 17-letni Arkadiusz Małek z Jaworzna nie poddał się i wrócił do walki. I od razu zdobył złoty medal w Międzynarodowym Pucharze Świata Kong Sao. Wszystko powoli. Najpierw wchodziłem bardzo rzadko, potem zaczęło się to zagęszczać.
Doszło do momentu, w którym od miesiąca chodzę codziennie na treningi i trenuję tak jak praktycznie zdrowy człowiek. Sport w rodzinie Arka był od zawsze. Ojciec jest byłym bokserem, a obecnie trenerem boksu. I to w rodzicach 17-latek znajduje największe oparcie. Bez tego charakteru na pewno by nie powrócił do sportu, nie powróciłby do treningów, ponieważ ma czasami takie słabsze dni, gdzie ma naprawdę problemy. A pomimo to idzie gdzieś tam, trenuje i stara się. Ostatnio na przykład startował w pokazach, gdzie przed pokazem leżał, bo nie miał siły. Wyszedł na te kilka minut na matę, zrobił pokaz, a później dwa dni leżał w łóżku. Sport to jednak nie wszystko. Młody zawodnik może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Dąży do celu, prawda? Do celu, który sobie wyznacza. Nieważne jak ta droga jest ciężka, stara się robić wszystko, aby te cele mniejsze bądź większe osiągać. Co świadczy o tym chociażby na przykład zakończenie roku szkolnego, tego roku szkolnego, kiedy kończył gimnazjum pomimo bardzo ciężkich chwil, prawda, dużej absencji, miał świadectwo z paskiem, był najlepszym absolwentem gimnazjum nr 3. Arkadiusz Mabek junior już szykuje się do kolejnych zawodów. Marzy o medalu na Mistrzostwach Polski form kata w judo. Chociaż może nie wygląda, to część pracy doktorskiej studentki Uniwersytetu Śląskiego. Dziś wzniosła się na wysokość kilku kilometrów, żeby dokładnie zbadać jakość powietrza. Unosimy się balonem. Urządzenia pomiarowe wykonują analizy. Następnie my te informacje przetwarzamy. Dostaniemy informacje na temat stężeń sadzy. To są stężenia, które otrzymujemy od razu, więc od razu mamy informacje o tym, czym tak naprawdę oddychamy. To innowacyjna metoda, która ma na celu dokładne określenie tego, w jaki sposób przemieszczają się zanieczyszczenia. Na podstawie zebranych danych możliwa będzie wnikliwa analiza źródeł zanieczyszczeń. Zapotrzebowanie na tego typu badania jest dosyć duże, tym bardziej, że na przykład jedni oskarżają drugich tak o to, że to nie ja truję, tylko kto inny truje. Więc trzeba naprawdę zrobić dokładne badania, żeby móc rzeczywiście zidentyfikować źródło. Aktualne informacje o zanieczyszczeniach zbierają naziemne, punktowe stacje monitoringu. Ma się to zmienić, bo jak przewidują naukowcy, badania nowego typu przeprowadzane będą regularnie. Najlepsze przestrzenie publiczne są w Tychach i Piekarach Śląskich. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego rozstrzygnięto konkurs, w którym nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie Województwa Śląskiego. W tym roku główne nagrody trafiły do Piekar Śląskich za przebudowę istniejącego dworca autobusowego i do Tychów, które zdobyły nagrodę główną, nagrodę publiczności oraz wyróżnienie. Do konkursu zgłosiliśmy dobrą architekturę. Budynek bardzo spektakularny, jeśli chodzi o bryłę, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny. Myślę o zespole szkolno-przedszkolnym w Urbanowicach. No i mieliśmy jeszcze reprezentację w postaci obiektu gastronomicznego. Tutaj miasto nie było inwestorem, ale miasto zamówiło koncepcję. Zgłoszone prace oceniało 13-osobowe jury. Obiekty rzeczywiście wyróżniały się taką bardzo powściągliwą, racjonalną architekturą, dobrze rozwiązaną funkcją, czyli po prostu dobrym rzemiosłem architektonicznym. Oprócz konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną rozstrzygnięto również konkurs na architekturę roku. Wręczone zostały również nagrody za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. Wśród wyróżnionych znalazła się Marta Podsiadlik z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, która przedstawiła koncepcję zagospodarowania Starego Rynku w Częstochowie. Zaproponowałam swoją koncepcję poprzez iluminację świetlną, poprzez zmianę nawierzchni i cała kompozycja okładu jest związana i wyłącznie z reliktami z XV wieku. W tym roku do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna zgłoszono 27 obiektów, natomiast do konkursu Architektura Roku 47. Na górniczych osiedlach pobudka w wykonaniu Orkiestry Górniczej 4 grudnia to długoletnia tradycja. W ten sposób rozpoczyna się barburka, czyli uroczystość ku czci patronki górników. Ta tradycja wraz z zamknięciem kolejnych kopalń przygasa, by utrzymać ją przy życiu i pokazać światu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zainicjowało działania, które mają na celu wpisanie barburki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Część prac już za nami, przed nami jest zebranie materiałów, które dotyczą obchodów Świętej Barbary. W związku z tym zapraszamy mieszkańców regionu, zapraszamy instytucje pozarządowe, organizacje kościelne, które organizują, które kultywują tradycje
instytucje, żeby do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przesyłały wszelkie materiały na ten temat. Materiały można wysyłać do końca grudnia na adres barburka@muzeumgornictwa.pl lub bezpośrednio do Muzeum Górnictwa Węglowego na adres ulica Jodłowa 59 41 800 Zabrze z dopiskiem Barburka.